Teraz już na pewno nie ma co do tego wątpliwości. Można być w pełni przekonanym, że na najbliższym wrześniowym posiedzeniu Fedu stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych spadną. A tak przynajmniej wynika z oczekiwań rynku. A skąd te oczekiwania się biorą i jak w ogóle są wyliczane? Zapraszam do materiału. Jak to działa w świecie finansów? Zapraszamy do Finansowej Encyklopedii. Partnerem tej serii jest dom maklerski XTB, czyli największy polski broker i jednocześnie jedyny, który pozwala ci handlować akcjami i ETF-ami bez prowizji. Jeżeli jeszcze nie masz konta w XTB, możesz założyć je z linku w opisie tego wideo, tym samym też dodatkowo wspierając nasz kanał. Witam Cię w kolejnym odcinku naszej nowej serii edukacyjnej. Jak to działa w świecie finansów? Za nami chyba już z tego co pamiętam, czwarty odcinek. Natomiast temat, którym zajmę się dzisiaj, jest tematem, który zainteresuje zarówno osoby, które dopiero na rynku się pojawiły, jak i te, które są już tutaj całkiem długo. Bo dla nikogo, kto interesuje się inwestowaniem i chociażby w minimalnym stopniu śledzi rynki finansowe i to, co się w ogóle dzieje w gospodarce, nie powinno być tajemnicą, że jesteśmy uwspomnianego wspomnianego już przeze mnie progu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A to oznacza, że Fed, a tak naprawdę to FOMC, czyli Komitet Otwartego Rynku, zdecyduje się na ścięcie oprocentowania dolara, czyli stóp procentowych, które w zasadzie od ponad roku są na najwyższym od dwóch dekad poziomie, a które jeszcze niedawno rosły w najszybszym tempie w historii, 11%. Podwyżek stóp procentowych, najszybsze w historii, najmocniejsze. O tym, jak ważne są decyzje dotyczące polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, myślę, że w zasadzie dla całego finansowego świata, dla giełd nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie, nie muszę jakoś specjalnie nikogo przekonywać. Natomiast, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego, co dla amerykańskiej giełdy, dla rynku obligacji, co dla Globalnej gospodarki oznaczają nadchodzące cięcia stóp. To Dawid dosłownie kilka dni temu nagrał na ten temat bardzo wyczerpujący materiał. Zapraszam do obejrzenia. W tym odcinku natomiast zajmę się oczekiwaniami co do wysokości przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie zajmę się kwestią tego, jakie decyzje zostaną podjęte na kolejnych posiedzeniach Komitetu Otwartego Rynku i skąd w ogóle to w cudzysłowie wiemy. No, bo nie ukrywajmy, to te oczekiwania są tutaj kluczowe, a rezerwa federalna tak naprawdę rzadko zaskakuje swoją decyzją. Bardzo rzadko zdarza się tak, że wszyscy mówią, że będzie tak, a jednak rynek, a w zasadzie nie tyle rynek, co Fed, robi coś innego i płata wszystkim figla. Niekiedy się mówi nawet, że Jerome Powell jest zakładnikiem rynkowych oczekiwań, no bo nie może sobie pozwolić na destabilizowanie rynku i na przykład nagłe. Wcześniej w żaden sposób niekomunikowane decyzje. Choć myślę, że tutaj chętnie by się z nim zamienił Adam Glapiński. On akurat lubi zaskakiwać i gdyby on stał na czele Fedu, to myślę, że nieraz pozwoliłby sobie na zaskoczenie rynku i tę satysfakcję na twarzy. Byśmy na pewno widzieli podczas konferencji. No ale oczywiście, wracając do tematu, z tym byciem zakładnikiem oczekiwań, to oczywiście jest takie spore uproszczenie, no bo te oczekiwania nie biorą się znikąd. One są wypadkową czegoś i są bardzo dynamiczne. Zmieniają się w odpowiedzi na kolejne odczyty makro, na czele oczywiście z inflacją, ale też z raportem NFP, z jego wymową, dokładnie rzecz biorąc. Yy, raport NFP to oczywiście dane z rynku pracy, dane na temat wynagrodzeń, dynamiki płac, ale też yy, reagują na mniej znane dane, chociażby takie. Yy, które są równie ważne dla Fedu, choć mniej się o nich w Polsce mówi. Powiedzmy sobie szczerze, mało kto słyszał o inflacji PCE i o inflacji bazowej PCE. Natomiast ona dla Fedu jest całkiem nie tyle interesująca, co powiedziałbym, że bardzo istotna. No i oczywiście na oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych mają też wpływ wypowiedzi. Przede wszystkim samego prezesa Fedu Jerome Powella. Co więcej, Nierzadko mowa tu nie tyle o jego wypowiedziach, o tym, co literalnie powiedział na antenie, na nagraniu podczas live'a po posiedzeniu FOMC, ale mowa nawet o doszukiwaniu się tonu, w jakim przemawiał, to, co mógł mieć na myśli, jaki miał w danym dniu humor, bo on sam bardzo rzadko odpowiada wprost. Najczęściej na konferencjach prasowych można, byłoby, można od niego usłyszeć, taką wyświechtaną formułkę, kolejne decyzje Komitetu Otwartego Rynku będą podejmowane w oparciu, y, z posiedzenia na posiedzenie, w oparciu o najbardziej aktualne dane z gospodarki i z rynku pracy. Tak to mniej więcej wygląda, mimo że dziennikarze na konferencji zawsze coś próbują uszczknąć, zawsze coś próbują, próbują Pawella za język pociągnąć, ale nie jest to łatwe. I... Nie bez znaczenia, choć tutaj wpływ jest znacznie niższy, mają też wypowiedzi, nie bez znaczenia pozostają te wypowiedzi poszczególnych członków FOMC i lokalnych szefów Fedu. Tutaj też one mogą wpływać na oczekiwania. No i dobra, wszystko to, o czym tutaj wspomniałem, to jest takie trochę masło maślane, taki bigos różnych rzeczy, oczekiwań, danych mm, i nastrojów yy, chociażby samego Powella. To wszystko jest mało obiektywne. To nie jest coś, co można byłoby skwantyfikować, powiedzieć, że jest to czarne albo białe. Nie jest to coś, z czego można byłoby stworzyć oczekiwania, które dałoby się, no powiedzmy sobie szczerze, jakoś sensownie, liczbowo pokazać. Więc tutaj powinno się urodzić, narodzić, powstać pytanie, jak tworzy się te rynkowe konsensusy co do tego, E, jakie będą decyzje na najbliższych posiedzeniach FOMC? No bo z czegoś to się bierze. W przypadku stóp procentowych w USA mamy takie narzędzie, które nazywa się Fed Watch Tool. No i ono zostało stworzone przez e, e, CME Group i e, jest przez e, CME na bieżąco aktualizowane. No i można byłoby się zastanowić, skąd CME, albo jak to woli po polsku, CME, ma te dane i jak je w ogóle interpretuje. I odpowiedź jest dość prosta. Jest to, jest operatorem największej giełdy derywatów na świecie. Ma dostęp do najbardziej płynnego rynku kontraktów terminowych na przyszłą stopę procentową w USA. I te kontrakty to są futuresy o futuresy 30-dniowe o oznaczeniu Z. -ku. Tak jak wspomniałem, mają miesięczny czas wygaśnięcia, są w 12 seriach i które docelowo mają służyć przede wszystkim. Inwestorom instytucjonalnym do zabezpieczenia ryzyka zmiany oprocentowania, zmiany stóp procentowych w krótkim terminie. No i to właśnie na podstawie notowań kontraktów dla poszczególnych miesięcznych serii algorytm wylicza, jakie są oczekiwania rynku co do przyszłych decyzji FOMC na tych nadchodzących, najbliższych posiedzeniach. A kim jest ten tajemniczy rynek? Bo to jest zawsze bardzo ciekawe pytanie. Mówimy, że rynek to, rynek tamto, ale. Kogo my tam pod spodem mamy, tak naprawdę? To są po prostu uczestnicy rynku kontraktów terminowych na tych wspomnianych już przeze mnie 30-dniowych futuresach. I oczywiście najbardziej wymierne są wyniki dla najbliższego, dla nadchodzącego posiedzenia FOMC i tego, które jest po nim, czyli kolejne. Bo to, co się dzieje w późniejszych seriach dla tych bardziej odległych posiedzeń, jest już po prostu mniej wiarygodne, po prostu ze względu na fakt tego, że w międzyczasie będzie dużo odczytów, dużo się może zmienić, e, będzie dużo danych, które będą miały wpływ na te późniejsze oczekiwania, więc nie ma co się tutaj jakoś specjalnie e, zakotwiczać w stosunku do tego, co widzimy w tych późniejszych e, danych. Fed Watch Tool pokazuje, w formie prawdopodobieństwa procentowego i graficznego takiego wykresu słupkowego, to jakie są oczekiwania rynku dla nadchodzących posiedzeń. No i na 20 dni przed wrześniowym posiedzeniem Komitetu Otwartego Rynku, w momencie w którym to nagrywam, rynek kontraktów na stopę procentową wycenia 65,5% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. I 34,5% prawdopodobieństwo na cięcie stóp aż o pół punktu procentowego. Dla porównania, możemy sobie w tabelce to sprawdzić tuż obok. Jeszcze miesiąc wcześniej, prawie 90% pozycji obstawiało, że we wrześniu stopa procentowa zmaleje od 25 punktów bazowych. Teraz rynek jest co do tego no, znacznie mniej pewny i. Opcja obniżki o 50, o 50 punktów bazowych wciąż jest w grze, i tutaj, gdybyśmy mieli jakieś naprawdę słabe dane, gdyby okazało się, że na przykład rynek pracy po raz kolejny dostał no, słaby, mieliśmy słaby odczyt, no to tutaj to prawdopodobieństwo aż pół punktu procentowego cięcia z pewnością by się zwiększyło. To, co wydaje się już w zasadzie nieuniknione, bo na rynku oczywiście nigdy nie mówi się zawsze, ani e, zawsze nie mówi się nigdy i nie mówi się, że coś jest w 100% pewne, ale praktycznie nieuniknione jest to, że rozpoczęcie luzowania stóp procentowych będzie miało, we będzie miało miejsce we wrześniu. Przypomnę tylko, że jeszcze niecały rok temu scenariuszem bazowym była obniżka stóp procentowych. Na początku tego roku na jednym z pierwszych posiedzeń ze względu na to, że sytuacja, kondycja amerykańskiego, amerykańskiej gospodarki ma się mocno pogorszyć, będziemy mieli obawy recesyjne, no to trzeba będzie szybko politykę monetarną luzować, żeby gospodarkę jednak trochę postymulować i też ten koniec wieszczony koniec hossy na giełdzie też miał miał troszeczkę zachęcić FED do rychłej, szybkiej obniżki stóp procentowych. No ale ta hossa się nie skończyła, a kondycja amerykańskiej giełdy nie jest aż tak zła, jak mówiono. Natomiast co do narzędzi innych, mniej znanych, mamy też taka, taką, taki wskaźnik co do przyszłych stóp procentowych tworzony przez a oddział Rezerwy Federalnej z Atlanty, czyli Atlanta Fedu, który, podobnie jak Fed Watch od CME, też jest oparty na danych z rynku terminowego, z tym, że tutaj mówimy o kontrakty, o kontraktach trzymiesięcznych na przyszłą stopę procentowych, korygowanych o krzywą rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. I to narzędzie jest akurat. Znacznie mniej znane w Polsce, w zasadzie się go nie używa. Nie słyszałem, żeby analitycy się na niego powoływali, ale też możemy sobie je porównać, możemy sobie zobaczyć, jakie oczekiwania pokazuje nam na nadchodzące wrześniowe posiedzenie. Wskaźnik Fedu z Atlanty, jak widzicie, pokazuje nam no, zauważalnie bardziej gołębie oczekiwania rynku. Mam, bo też mamy inną metodologię tworzenia tego wskaźnika, natomiast w momencie, w którym nagrywam ten materiał na 20 dni przed posiedzeniem wrześniowym, prawdopodobieństwo obniżki stóp to prawdopodobieństwo obniżki stóp o 50 punktów bazowych wynosi ponad 50%, a cięcia o 25 punktów bazowych to zaledwie 28%. I co więcej, jeżeli mówimy o gołębim podejściu, no to Obniżka stóp aż o 75 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku ma prawie 20% prawdopodobieństwa. No i jest to, wydaje mi się, związane z tym przede wszystkim, że to narzędzie bierze też pod uwagę krzywą rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. A ta na przykład w przypadku 10-latek, no i w zasadzie prawie miesiąc, znajduje się poniżej poziomu 4%. Jest to zauważalna. Czytelna reakcja rynku mm, obligacji na nadchodzące, zbliżające się nieuniknione luzowanie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wielkie za dotrwanie do końca, dzięki za obejrzenie tego materiału, mam, zna mam znać. Mam nadzieję, <gryw> mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie. Interesujący, czegoś się z niego dowiedziałeś i dowiedziałaś, jeżeli tak to oczywiście standardowo łapka w górę. Subskrybuj kanał FXmag. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, no to pozostaje mi zaprosić cię na inwestycyjno-finansowo-ekonomiczno-gospodarczą przygodę jaką jaka stoi przed tobą, jeżeli będziesz zagłębiać się w kolejne nasze materiały. No i oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych odcinków i tych, które już zostały na naszym kanale opublikowane kolejnych odcinków naszej serii Jak to działa w świecie finansów. Do zobaczenia. Cześć.